klubie Raszyn odbyły się kolejne zawody szachowe z okazji rocznicy Solidarności. Wzięli w nich udział zarówno seniorzy spotykający się tutaj od wielu lat, ale także młodzi szachiści, być może przyszli mistrzowie kraju i nie tylko. Turniej Solidarności organizowany przy pomocy i za sprawą pana Dariusza Lipińskiego, którego witam bardzo serdecznie i poproszę o to, aby przedstawił głównych przybyłych tutaj gości i otworzył 25. taki jubileuszowy turniej upamiętniający powstanie Solidarności. Witam serdecznie i życzę udanych rozgrywek. Dziękuję bardzo. Myślę, że no prawie ćwierć wieku temu nie przypuszczalibyśmy, że ten turniej obrośnie aż taką tradycją. Spotykamy się po raz 25. Cieszę się, że frekwencja dopisała. Myślę, że wymyśliliśmy swego czasu bardzo fajny szachowy pomysł na uczczenie rocznicy Solidarności. Także życzę Państwu udanych gier, dobrej zabawy. I jednocześnie chciałbym przywitać przedstawiciela naszego, a my wolę powiedzieć dobrodzieja, sponsor, słowo sponsor jest takie, nie podoba mi się. Czyli naszego od 25 razy dobrodzieja, przewodniczącego Zarządu Regionu Solidarności, pana Jarosława Lange, który w tym roku po raz pierwszy weźmie też udział w naszym turnieju. Także Jarku, bardzo proszę Ciebie o zabranie głosu i później jeszcze poprosimy sędziego pana Leona Miklosika, żeby kilka zdań technicznych nam powiedział i rozpoczniemy grę. Udanego przedpołudnia Państwu życzę. Dziękuję bardzo, witam Państwa. Powiem tak, rocznica Solidarności, każda, my tak przynajmniej rozumiemy i myślimy, że ma tą część oficjalną, bardzo taką dostojną, ale iż musi i powinna, i z tego się naprawdę bardzo cieszymy, mieć ten charakter bardzo taki właśnie rozrywkowy, taki właśnie, który powoduje, że wszyscy tutaj bardzo chętnie przychodzą. I to rzeczywiście się w tym roku świetnie składa, bo mieliśmy wczoraj paradę motocyklową, która jest 10. już taką okrągłą paradą motocyklową, ale tutaj mamy w ogóle coś niezwykłego, bo przecież mamy po raz 25. ten turniej szachowy. Bardzo chciałem podziękować, bo to przez ćwierć wieku, bardzo podziękować Lechu, Tobie i tutaj władzom klubu Raszyn, bo przecież to od samego początku mamy tutaj tą tradycję. I powiem, patrząc z perspektywy regionu Wielkopolska, to jest najdłuższa tradycja, jeśli chodzi o różnego rodzaju rzeczy, które obchodzimy w ramach obchodów Solidarności. Bardzo jeszcze raz za to Tobie i Państwu tutaj dziękuję. No i wszystkim życzę dobrej gry, dużo emocji, wygranej. No i wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie, bo popełniłbym gafę. Oczywiście nie byłoby tej imprezy bez życzliwości władz klubu Raszyn. Kiedyś świętej pamięci Jurka Kaczmarka, od kilku lat pana Dominika Nowaka, któremu też chciałbym za życzliwość dla tej imprezy serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Panie Leonie, do roboty. Znaczy, formułę wypowiadamy, że 25. szachowy turniej Solidarności ogłaszamy za otwarty. Dziękuję. Śpieszę do rzeczywiście czynności technicznych, formalnych. Gramy 13 rund tempem 5 minut na zawodnika, czyli obowiązują przepisy gry błyskawicznej. Proszę wszystkich Państwa o pozostanie na sali po zakończeniu turnieju do momentu przynajmniej tego wylosowania nagrody rzeczowej. Wysokość nagród podamy po kilku rundach, jak wszystko podliczymy. Zdradzę Państwu jeszcze sekret, o którym może nawet sam pan przewodniczący Lange nie wie. Fundusz nagród wzrósł w tym roku. Także myślę, że to ciut bardziej atrakcyjne. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie u progu nowego sezonu artystycznego. To już taka tradycja od 25 lat, że taką pierwszą imprezą jest turniej szachowy Solidarność. Organizowany przede wszystkim za sprawą pana Dariusza Lipińskiego, który jest takim organizatorem z ramienia tutaj Solidarności. Jest mi bardzo niezmiernie miło, że gościmy także pana Jarosława Lange, który jest szefem Solidarności w Okręgu Poznań, a prywatnie także miłośnikiem szachów. 25. turniej Solidarność ma upamiętniać 37. rocznicę powstania Solidarności.
Muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju uroczystości związane z rocznicami porozumień sierpniowych, to tutaj mamy rzecz niezwykłą, bo już po raz 25, a więc 25 lat, to jest dzisiaj szczególny moment, rozgrywany jest turniej szachowy właśnie tutaj w klubie Raszyn i tutaj oczywiście wspólnie z władzami tego klubu, jak i z panem Darkiem Lipińskim, wspólnie z Solidarnością organizujemy ten turniej właśnie szachowy. No myślę, że to jest przede wszystkim frajda dla ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych części Poznania i spoza Poznania, po to, żeby tutaj rzeczywiście zmierzyć się. Przychodzą tutaj ludzie, którzy naprawdę mają już dużo osiągnięcia w rozgrywkach szachowych. Więc to jest też taka kolejna miła forma spędzenia tego czasu, ale też i miła forma podkreślenia tej uroczystości związanej z sierpniem, 37. rocznicę oczywiście porozumień sierpniowych, więc to nas bardzo cieszy i też bardzo wspieramy tutaj ten turniej i cieszymy się, że ta tradycja trwa tak długo, to już ćwierć wieku. Pomysł wziął się z tego, że ja od 80 roku byłem działaczem Solidarności również w latach 80. tych zabronionych, a jednocześnie no, całe życie byłem zapalonym szachistą i na początku lat 90., konkretnie w 93 roku przyszedł mi do głowy pomysł, żeby co roku rocznicę powstania Solidarności, podpisania porozumień sierpniowych no, ubarwić czy uświetlić zorganizowaniem takiego turnieju, który z jednej strony jest profesjonalny, bo tutaj są arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi, więc gracze naprawdę na światowym poziomie, można by powiedzieć, a z drugiej strony no, każdy amator z ulicy też może zapisać się, wziąć w tym udział i zagrać. No i tak to się potoczyło, no już 20, dlatego że ja z tym klubem też właśnie tutaj w tym klubie grałem w szachy, jestem bardzo też emocjonalnie związany od 30 paru lat przynajmniej. Także jeszcze za czasów poprzedniego kierownika świętej pamięci Jurka Kaczmarka to rozpoczęliśmy. Był bardzo życzliwy szachom i tej imprezie również. No jego następca też bardzo życzliwie się do tego odnosił, także nie wiem jak długo pociągniemy, no ale 25 razy się udało do tej pory. Co takiego jest w szachach? Czego uczą? Dlaczego warto w nie grać? Byłem mieszkańcem tego osiedla, właściwie osiedla Kopernika, ale to w pobliżu. I do Raszyna przychodziłem wielokrotnie. Jest to wspaniały klub, który organizuje turnieje szachowe, w ogóle życie szachowe w Poznaniu jako jeden z najlepszych, z najbardziej aktywnych. Spotykamy się tu bardzo często na różnego rodzaju turniejach i młodzieżowych, i seniorskich także, bo koledzy z Raszyna organizują tutaj piękne turnieje dla weteranów. Tak nazywamy szachistów już po 60+. Co jest w szachach? W szachy gra się prawie od urodzenia do końca życia. Są tutaj szachiści, którzy mają już ponad 90 lat. Ja już też dobijam do 80 niedługo. Jest to wspaniała gra, intelektualne wspomożenie, bardzo ważne dla mózgu. Po prostu gramy bez przerwy, pasjonujemy się tym, a przy okazji wychowujemy młodzież, bo te wszystkie turnieje, które organizujemy, ja sam zorganizowałem prawie 500 i sędziowałem, robimy po to, żeby odciągnąć młodzież od ulicy, od piwa, od innych używek i myślę, że nam się to udaje, bo ruch szachowy jest jednym z najliczniejszych, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe. Właściwie konkurować może z nami tylko piłka nożna i chyba lekkoatletyka, pozostałe dyscypliny są na pewno daleko w tyle. Bo kto pana też zaraził szachami? No mnie nauczył grać w szachy wujek w Grudziądzu, do którego jeździłem na wakacje. No i tak w młodym wieku zacząłem te figurki trochę przestawiać. Potem miałem trochę przerwy w czasie studiów, bo zajmowałem się czymś innym. A po studiach jako młody nauczyciel zacząłem pracę z młodzieżą
w Poznańskim Technikum Kolejowym i tak to się stało. Rok później już mnie zabrano do klubu kolejowego Lech. Potem zostałem wiceprezesem Poznańskiego Związku Szachowego i tak to się potoczyło. Wiele lat działalności. Teraz już w ubiegłym roku obchodziłem 50-lecie działalności szachowej. No i tak to pozostanie. A w domu, w rodzinie kto gra w szachy? W domu grało oboje moich dzieci. Syn doszedł do tytułu mistrzowskiego międzynarodowego. Był reprezentantem Polski, wielokrotnie mistrzem Polski juniorów, młodzieżowym. Córka też grała, ale trochę krócej, bo potem studia, małżeństwo, więc to się jakoś rozeszło. Wnuki potrafią grać, ale jakoś się za to nie biorą. Najmłodszą uczestniczkę turnieju zapytaliśmy, co takiego jest w szachach. Czego uczą? Dlaczego warto w nie grać? To fajna gra i ona rozwija bardziej rozum i nie wiem, nie nudzę się przynajmniej przy niej. A kto Ciebie nauczył grać? Kto zachęcił, żebyś grała w szachy? To było tak, że tata raz w salonie rozłożył szachownicę i mi pokazywał, jak się ruszają dane figury. I no, zaczął mnie uczyć i potem graliśmy sobie tak dniami. I później zaczęłam już tak grać lepiej i zaczęłam jeździć na turnieje, zostałam zapisana do klubu. No to ile miałaś lat, jak zaczęłaś grać? 5. 5? A powiedz mi, czy to pomaga Ci w nauce, w szkole na przykład, takie myślenie właśnie szachowe? Tak, trochę tak szybciej trochę zapamiętuję. Tak. A mama i tata też grają? Tata gra, nawet na tym turnieju tam stoi. A tata też bierze udział w turnieju? Tak. Kojarzenia Indy II. Po za szachami, co jeszcze robisz? Cinkowski Urban na pierwszy gram w koszykówkę, lubię tańczyć i tak najbardziej to szachy. Koniec wakacji i nowy sezon przed nami. My co prawda lato będziemy żegnali dopiero 22 września. To już taka tradycja, że robimy taki piknik na pożegnanie lata wraz z przyjaciółmi z Czerwonaka. Ale już od przyszłego tygodnia ruszają cykliczne zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów. Już pierwsze takie spotkanie w najbliższy poniedziałek całego klubu seniora i oczywiście te poniedziałkowe nasze różne i prelekcje i koncerty. A ja muszę powiedzieć, że w nadchodzącym sezonie będzie bardzo tanecznie, bardzo fitnessowo i młodzieżowo. Oczywiście nie zabraknie także muzyki, tu studio piosenki cały czas jest otwarte dla chętnej młodzieży, która lubi śpiewać, chce występować na scenie, ale zajęcia baletowe, tancereczka, pokazowe takie pierwsze 14 września o 17 można przyjść, zobaczyć, czy dziewczynka polubi, czy zechce dołączyć do grupy po to, by nauczyć się tańczyć, a potem występować na festynach, które współorganizujemy tutaj na osiedlu i na pobliskich osiedlach. Mamy także propozycje dla chcących zgubić kalorie. Tu panie bardzo często szukają takiej oferty. Do tej pory była jedynie zumba, a od tego sezonu ruszy fitness latino prowadzone przez Jose Luisa Cepeda Merida. To tancerz z Meksyku. Ci z Państwa, którzy oglądali naszą senioriadę meksykańską, na pewno pamiętają, że tam mieliśmy prawdziwych Meksykaninów. No i w tej chwili będą takie zajęcia bardzo aktywne dla
dla młodzieży prowadzone właśnie przez HOSE. Pokazowe, bezpłatne zajęcia również 14 września tutaj w klubie Raszyn i 20 września w klubie Kopernik. Myślę, że uda się stworzyć łącznie 4 grupy. No sale mamy takie, że maksymalnie 20 osób może podczas takich zajęć ćwiczyć. Wejściówki bezpłatne na 14, jak i na 20 są oczywiście do odbioru w klubach. Liczba miejsc ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszamy. A myślę, że od października zajęcia na stałe wpiszą się tutaj w plan pracy klubu.